Pierwszy obiad był zawsze za darmo, za następne trzeba było płacić, umiarkowanie oczywiście. Pieniądze pobierał pan sędzia, który dyżurował pod lustrem w korytarzyku przy wyjściu. Żeby się nie nudzić, czytał Hajnego w oryginale. Przynajmniej tak mówił, pokazując mi otwartą książkę ze złoconymi brzegami zadrukowaną gotykiem – tak, to był jego utracony świat. Ten śpiewny, liryczny ironiczny haine oprawiony w skórę, ten papier welinowy o złoconych brzegach i ten gotyk także. Wszystko odeszło w przeszłość na długo, zanim zwalili się tu bolszewicy. Podejrzewam, że sędzia Kienigstein nie czytał tego, tylko przewracał kartki, że znał swojego hajnego na pamięć. U Kieniksztajnów przenocowałem na rozkładanym fotelu, rano Nina obudziła mnie grając w drzwiach na fujarce. Dostałem herbatę, sakramentalne pajdy chleba z marmoladą i zarzuciwszy plecak na ramiona poszedłem sobie. Później zachodziłem czasem do nich na obiad domowy, coraz chudszy i na plotki z nimi i z kolegami z Warszawy, których stopniowo zaczęło ubywać. Wkrótce zakończyło się i wydawanie obiadów. Co dalej? Nie wiem. Czy było zesłanie? Czy getto i śmierć w obozie na Janowskim? Czy może ratunek na aryjskich papierach? Nie wiem. O losach mojego polonisty wiem więcej. Po wejściu Niemców, kiedy zlikwidowano gimnazjum, w którym uczył, co za ironia, niemieckiego, został policjantem w getcie. Potem, nie wiem jak to się stało, może był na liście zakładników, Niemcy go powiesili. Tuż po wojnie znalazłem jego nazwisko w małej książeczce pod tytułem Lista Strat...